Startowaliśmy tutaj dotąd dwa razy i dwa razy nie ukończyliśmy tego rajdu. Chyba najdalej dojechaliśmy do Chopy dzisiejszej, czyli do 11 kilometra. Także no, nowy rajd kompletnie, nowe odcinki. Pierwszy odcinek bardzo fajny, szybki. Drugi bardzo techniczny, także jak popadało, jeszcze ostatni przejazd był naprawdę wymagający. Uważam, że technika była bardzo ważna właśnie w Okonku, szczególnie ponieważ to był taki kręty, trudny, bardzo wyboisty odcinek specjalny, dobrze opisany, ale łatwo mimo wszystko było się zgubić, ponieważ niektóre zakręty były bardzo z zaskoczenia. To spasowaliśmy ze 2-3 razy. Był problem z silnikiem chwilowo, na jednym OS-ie jechaliśmy zupełnie bez zmiennych pas rozrządu, co owocowało praktycznie połową mocy. Ale mimo to wygraliśmy ten OS, czyli nie było aż tak źle. I to był właśnie Okonek, pierwszy przejazd Okonka. Potem moc wróciła i udało się dowieźć pierwsze miejsce. W przyszłym roku prawdopodobnie będziemy startowali też w Pucharze Polski. Może się uda, wystartujemy w mistrzostwach. Baja Szczecinek 2017 za nami, jakbyś podsumował rajd? Na takie pełne podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, bo w tej chwili jeszcze pracujemy na dużych obrotach, bo skończyła się część oficjalna, skończyły się odcinki specjalne, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ rajd się odbył. Jesteśmy zadowoleni, ponieważ spłynęło bardzo dużo ciepłych słów pod adresem organizacji rajdu, a to jest dla nas najważniejsze, bo impreza jest przede wszystkim dla zawodników. Dzisiaj coraz trudniej jest pozyskiwać tereny na Okonku, zresztą podobnie jak na wielu obszarach leśnych są gatunki chronione, dlatego też musieliśmy zmienić termin imprezy, dopasowując się do tych wszystkich okresów ochronnych, ale staraliśmy się stworzyć dwa różne odcinki, inne od siebie i to się udało, to już wiedzieliśmy, jak objeżdżaliśmy trasę, jak budowaliśmy, bo przecież wielokrotnie przejeżdżaliśmy te odcinki. I taki był zamiar, żeby czarne miało te swoje piachy szerokie do wyprzedzania, te kaloryfery słynne, gdzie można szybko polecieć, te wydmy takie, które się robiły. Okonek miał być techniczny. Były próby mokre, co było dzisiaj widać. No, wymagały od kierowców właśnie tej techniki, innej techniki, bo podczas szybkiej jazdy też trzeba mieć technikę. Odcinek w czarnym miał 57 km długości. Odcinek specjalny w Okonku miał 43 km długości. I świetnie się współpracuje z ludźmi ze Szczecinka, naprawdę kapitalnie.